Rządy Zygmunta Starego. Zygmunt Stary wywodził się z dynastii Jagielonów. Dynastia ta rządziła Polską i Litwą od 1385 roku, czyli po Unii w Krewie nastąpiło połączenie naszych obu państw za pomocą wspólnego władcy. Pierwszym z dynastii Jagielonów był Władysław Jagiełło, następnie naszymi krajami rządzili jego synowie. Najpierw Władysław Warnęczyk, który poległ w bitwie pod Warną w 1444 roku. Następnie rządził Kazimierz Jagielańczyk. Za jego rządów mieliśmy wojnę 13-letnią z Krzyżakami i po jego śmierci rządzili kolejno. Jan Olbracht, Aleksander Jagielańczyk, a od 1506 roku Zygmunt I Stary. No, jeszcze mamy jednego Jagielona tutaj: Zygmunt II, August, syn Zygmunta Starego. Wróćmy jeszcze do tej osoby. Jest to Władysław Jagiellończyk, syn również Kazimierza Jagiellończyka, natomiast on jest troszeczkę tutaj na uboczu, dlatego że on nie rządził Polską, ani Litwą. Jemu udało się przejąć pod koniec XV wieku, władz, jemu udało się przejąć władzę w państwie czeskim i w państwie węgierskim. Dzięki temu Jagiellonowie rządzili dosyć sporą częścią Europy, bo w ich władaniu było Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie oraz właśnie Królestwo Czeskie i Królestwo Węgierskie. Była to dynastia bardzo wpływowa na początku XVI wieku, ale miała też swoje problemy i tej władzy na tak dużym terenie ta dynastia nie zdołała zachować na jakiś dłuższy czas. Dlaczego? Pierwszą sprawą yy, był problem krzyżacki, mianowicie Kazimierz Jagiellończyk zdołał odzyskać Pomorze Gdańskie w wyniku zawarcia z krzyżakami drugiego pokoju toruńskiego kończącego wojnę 13-letnią i krzyżacy wtedy zachowali jeszcze swoją odrębność, zachowali państwo o nazwie Prusy Zakonne. Pomorze przyłączono do Polski pod nazwą Prusy Królewskie, natomiast reszta państwa krzyżackiego to Prusy Zakonne. Ale krzyżacy nie chcieli się pogodzić z tą stratą, Terytorialną, czyli dążyli do tego, żeby odzyskać te ziemie, które utracili na rzecz Polski, i dlatego ciągle uważali, że. i starali się przekonać też innych władców Europy, że Polska zabrała Krzyżakom pomorze bezprawnie. Między innymi osobą, która była dosyć wpływowa i która miała możliwość zabrania głosu w tej sprawie ważnego, był cesarz habsburski Maksymilian. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, w której krzyżacy mieliby Maksymiliana Habsburga jako swojego sojusznika, który na, mógłby sugerować, czy wręcz nakazać Polsce zwrot Pomorza Gdańskiego krzyżakom. Jagiellonowie postanowili zawrzeć układ właśnie z Habsburgami. Habsburgowie wtedy też byli dynastią, która rozszerzała swoje wpływy w Europie, panowała w wielu krajach, m.in. w Austrii. W 1515 roku doszło zatem do zawarcia ślubów wiedeńskich. Zawarto umowy mówiące o tym, że potomstwo jagielonów oraz potomstwo Habsburgów połączy się więzami małżeńskimi. W zamian za to, albo inaczej wskutek tego, Habsburgowie nie będą wspierać krzyżaków w ich dążeniach do odzyskania pomorza gdańskiego czyli staną w tym sporze po naszej stronie. Ale oczywiście chcieli też coś dla siebie w ten sposób uzyskać. Obiecano im, że w przypadku bezpotomnej śmierci Jagiellonów rządzących na Węgrzech i w Czechach te dwa kraje staną się krajem rządzonymi przez Habsburgów, czyli za cenę oddania Czech i Węgier w ręce Habsburgów, Habsburgowie przestawali popierać Krzyżaków w ich dążeniu do odzyskania pomorza Gdańskiego. Dlaczego Jagiellonowie zdecydowali się na taki krok? Otóż nikt nie spodziewał się, że Jagiellonowie rzeczywiście utracą tutaj panowanie w Czechach i Węgrzech, dlatego że nikt się nie spodziewał, że ta dynastia tam tak szybko wygaśnie. A wygasła rzeczywiście bardzo szybko, dlatego że już w 1526 roku doszło do bitwy pod muchaczem, w której Zginął ostatni agieron rządzący Węgrami i Czechami, nie miał potomka i właśnie wówczas Habsburgowie przejęli te dwa państwa. Czyli agieronowi na tym układzie stracili Czechy i Węgry. W zamian, oczywiście, za zatrzymanie, możliwość zatrzymania Pomorza Gdańskiego. Krzyżacy, reagując na ten układ w Wiedniu, doprowadzili do wybuchu wojny z Polską. To był taki ostatni ich zryw, kiedy chcieli wywalczyć Pomorze Gdańskie zbrojnie. Na czele zakonu krzyżackiego stał wielki mistrz Albrecht Hohenzollern. I ta wojna trwała w latach 1519-1521. Była to ostatnia wojna przeciwko Krzyżakom, jaką stoczyliśmy. No i ta wojna zakończyła się zwycięstwem Polski. W tej wojnie brał udział też Mikołaj Kopernik, który walczył po stronie polskiej, broniąc czy kierując obroną zamku w Olsztynie. Ponieważ tą wojnę wygraliśmy, nasz król Zygmunt Stary. Postanowił, że przetopi zdobyte na krzyżakach armaty na dzwon, który nazwano na cześć fundatora, czyli naszego króla, Zygmuntem. Czyli to jest dzwon Zygmunt. Ten dzwon wisi sobie w Krakowie na Wawelu. I ten dzwon no, jest bardzo ciężki, żeby go uruchomić, potrzeba od 8 do 12 ludzi. I ten dzwon jest uruchamiany tylko wtedy, kiedy nasz kraj przeżywa jakieś ważne momenty, jakieś ważne. Dni ważne święta, ważne przełomowe wydarzenia dla naszego narodu. Zadanie dla Ciebie: spróbuj dowiedzieć się, kiedy ten dzwon był uruchamiany, w jakie dni, z jakiej okazji. Jak się zatem zakończyła sprawa Krzyżacko-Polska? Zakończyła się hołdem pruskim. Hołd lenny, czyli hołd, w wyniku którego Albert Hohenzollern uznał się lennikiem naszego króla Zygmunta. Starego. Dlaczego zdecydował się na taki krok? Hohenzoller skoro przed chwilą jeszcze prowadził z nami wojnę, otóż w wyniku reformacji, która rozpoczęła się w 1517 roku, a więc kilka lat wcześniej, Albert Hohenzoller doszedł do wniosku, że zamierza przejść, zmienić swoje wyznanie, przejść na luteranizm. I gdyby tego dokonał jako zakonnik. No to by, bo przecież to był wielki mistrz zakonu krzyżackiego, to by oznaczało, że straci on swoje państwo, dlatego że zakon należy do papieża, a Luteranie papieża nie uznają jako zwierzchnika swojego, są w, z nim w konflikcie. Dlatego Albert Hohenzollern chciał zeświadczyć swoje państwo, czyli inaczej sekularyzować. Sekularyzacja to zeświadczenie. Zeświadczyć państwo, czyli chciał. Aby jego kraj przestał być zakonem, a stał się zwykłym państwem świeckim, niezależnym od kościoła. No i dlatego zdecydował się właśnie na hołd lenny, który złożył naszemu królowi Zygmuntowi Staremu. To wydarzenie uwiecznił Jan Matejko na swoim obrazie. Dzięki temu hołdowi zakon krzyżacki przestawał istnieć. Stawał się obszar tego państwa zakonnego stawał się naszym lennym, a Albert Hohenzollern mógł zachować. Dalej władza jako lennik w tym państwie. Kogo na tym obrazie my tutaj mamy? Oczywiście naszego króla Zygmunta Starego. Przed nim klęczy, składając hołd, Albert Hohenzollern, czyli wielki mistrz krzyżacki, ostatni wielki mistrz. Wszystkiemu przygląda się druga żona naszego króla Zygmunta Starego Bona, pochodząca z Mediolanu, z Włoch. Matejko tutaj namalował rękawice, sugerując, że tak naprawdę to wydarzenie to jeszcze nie jest koniec konfliktu między nami. Rękawica jest, rzucić komuś rękawicę to jest taki symbol wyzwania na pojedynek. Matejko, ponieważ malował w XIX wieku obraz, wiedział jak się potoczyła historia dalej i wiedział, że jeszcze będą konflikty między nami a Niemcami i stąd ta rękawica. Tutaj jeszcze z tyłu mamy naszych hetmanów, Tarnowskiego, Ostrowskiego. Wszystkiemu przygląda się błazen królewski Stanisław Stańczyk, który zamiast być wesołym, rozbawiającym ludzi błaznem, jest jako jedyny na tym obrazie zafrasowany, zmartwiony, zamyślony. Dlatego, że znowu Matejko, wiedząc jakie będą następstwa tego hołdu pruskiego, chciał dać wyraz temu właśnie w obrazie, malując Stańczyka jako jedynego, który staje się wiedzieć, że to nie jest dobra dla nas decyzja ten hołd pruski. Dlaczego? Dlatego, że ym, Gdybyśmy doprowadzili do likwidacji państwa krzyżackiego i przejęli ich ziemię, włączyli je do naszego kraju, być może nie doszłoby do powstania Zjednoczonych Niemiec, być może nie doszłoby do rozbiorów, dlatego że z państwa krzyżackiego, naszego lenna, powstało później państwo Prusy, które było jednym z naszych zaborców. Stańczyk zdaje się właśnie o tym myśleć, czy nie lepiej by było zamiast uczynić lennem państwa krzyżackiego, po prostu je podbić. Z daleka widzimy jeszcze wieżę kościoła Mariackiego, a więc widzimy, że hołd pruski miał miejsce w Krakowie. Na udołu obrazu widzimy kata, który tak jakby się zastanawiał właśnie, czy nie powinien tutaj wkroczyć do akcji i nie potraktować Hohenzollerna jak zbrodniarza, ale jednak tego nie robi. A obok naszego króla jest jego następca, ostatni Jagiellon, Zygmunt August, czyli Zygmunt August, syn Zygmunta Starego. A za nim jeszcze stoi nasz prymas, prymas polski Jan Łaski. Jak wyglądała zatem mapa północnej części naszego kraju po hołdzie pruskim? Otóż tutaj się niewiele zmieniło. Po prostu państwo zakonne od tej pory, Prusy zakonne od tej pory nazywane są Prusami Książęcymi. Tu mamy Księstwo Pruskie, czyli to są Prusy Książęce teraz. Przypomnijmy sobie, to są Prusy królewskie, czyli Pomorze Gdańskie. Po drugim pokoju toruńskim obszar państwa zakonnego to były Prusy zakonne, a po hołdzie pruskim to są Prusy książęce. Tak się zmieniła nazwa tego obszaru, to jest nasze Lenno. Oprócz problemów z Krzyżakami, Zygmunt Stary miał również do załatwienia sprawy z innymi państwami. Na wschodzie. Ekspansję w XVI wieku rozpoczęło kosztem naszego kraju i Litwy państwo, które wtedy nazywało się Wielkie Księstwo Moskiewskie, czyli dzisiejsza Rosja. Jak tutaj widzimy, Wielkie Księstwo Moskiewskie atakowało wschodnią część Litwy, zabierając bardzo, duży, bardzo dużą ilość terenu. Próbowaliśmy z nimi walczyć. Tutaj mamy do zapamiętania taką bitwę pod Orszą, 1514 rok. Bitwę wygraliśmy, ale nie, doszło, nie udało nam się zachować Smoleńska, czyli tutaj y, strata ziem na rzecz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. I na koniec jeszcze ciekawostka: druga żona Zygmunta Starego, Bona, była uznawana za osobę niekoniecznie ładną, natomiast jak tutaj widzimy w zapisie ówczesnych, nieco inaczej ją przedstawiano. Często też się mówi o tym, że Bona sprowadziła do Polski modę na jedzenie. Jarzyn, warzyw. Ten pogląd nie do końca jest potwierdzony. Niektórzy historycy uważają, że już na stołach polskich, w czasie panowania Władysława Jagieły, te potrawy były dostępne. Jaka jest prawda? Poszukajcie. Może znajdziecie odpowiedź na to pytanie.